Cześć moi drodzy, witam serdecznie, ja jestem UberStrike, to kanał od gracza dla graczy i oglądacie właśnie najlepsze okręty na siódmym tierze. Dzisiaj przed nami pancerniki. Nie było troszkę dłuższy czas odcinka, ale sądzę, że nadrobimy to dosyć sprawnie. Przed nami pancerniki, niszczyciele, prawda, na siódmym tierze, tak też będzie się działo. Dzisiaj okręty, no właśnie, cięższej kategorii. Siódmy tier to już tier poważny, więc warto poważnie podejść do tematu. Ja też swoją opinią i tym, co mniej więcej ja wiem, albo to, co ja Wam polecam, ewentualnie moi znajomi polecają, wiecie o co chodzi, to będę Wam dzisiaj prezentował. I tak na początku zobaczycie trzy najlepsze, według mnie, okręty drzewkowe, pancerniki siódmego tieru, a następnie trzy najlepsze pancerniki siódmego tieru premium, dostępne oczywiście w World of Warships. Dlatego, drogi graczu, bardzo serdecznie zapraszam Cię na ten materiał. Jeżeli dotychczas nie oglądałeś poprzednich edycji, czyli na przykład o najlepszych krążownikach siódmego tieru, bądź o szóstotierowych okrętach, to wszystkie linki masz u góry, bądź na przykład zapraszam Cię do tego, abyś zerknął na stałe do mnie na YouTube'a. Ale ja już nie przedłużam, odpływamy. I rozpoczynamy naszą zabawę, moi drodzy, oczywiście w okręty, w pancerniki siódmego tieru, czyli który będzie najlepszy. Na siódmym miejscu róg, pancernik siódmego poziomu. Można by było nazywać go krążownikiem liniowym, bo jest to projekt z 1920 roku, który, jak dobrze wiecie, wchodził nam do gry, kiedy wchodziła linia do San Vincenta. Tak też warto go mieć na celowniku, bo pancernik jest naprawdę ciekawym i interesującym projektem, który pływa właśnie w grze World of Warships. Rozmieszczenie pancerza już Wam pokazuję. Rozmieszczenie pancerza tego okrętu nie należy do szałowych. Tutaj każdy inny pancernik, na przykład z tej puli 9, które widzicie na dole, będzie potrafił wsadzić mu pięknie cytadele, ale nie o to w tym chodzi, dlatego że róg ma swoją mobilność, róg ma swoje inne zalety, no i oczywiście pancerzem zbiera. Zresztą przyznaję się, że wszystkie te pancerniki na tym siódmym tierze, jeżeli gdzieś wystawia się bardziej, jeżeli strzela do nich wyższy tier, na przykład 8, bądź jeżeli nawet 7 gdzieś ich je złapie burtą, no to wszystko boli. Ten pancerz nie jest taki, że on wszystko gdzieś odbija, rykoszetuje. Także nie ma tutaj problemu. Poczujecie obrażenia, poczujecie, że ktoś Was trafił. Nie musicie się o to martwić. Żywotność na tym okręcie to 50 200, więc nie jest mało, ale mogłoby być lepiej. Oczywiście róg nadrabia innymi rzeczami, m.in. artylerią. 3 potrójne 380 jedynki strzelające na zasięg 18,2 km z przeładowaniem 31 sekund, zadające obrażenia po 5300 odłamkowo burzące i 12 000 z groszami przeciwpancernych, prawda, obrażeń. Obrażenia, znaczy prawdopodobieństwo podpalenia celu to 34%. Więc jeżeli chcielibyście sobie postrzelać na odległość 12 km, to róg się do tego nadaje. Do tego dodam obrażenia z pocisków przeciwpancernych. Są bardzo, ale to bardzo interesujące, bo 12 000 niektóre okręty nie osiągają. Z tym, że musicie pamiętać, że macie tylko i wyłącznie 9 luf, bo jedną wieżę macie na rufie, a dwie potrójne posiadacie na dziobie. No i dodatkowo jesteście taki troszkę smukłym okrętem jak cygaro, więc musicie brać to pod uwagę przy Waszej manewrowości. Róg posiada drugą zaletę. Zaletą są oczywiście wyrzutnie torpedowe. 4 pojedyncze wyrzutnie torpedowe rozlokowane, jeżeli ktoś by się zastanawiał, tutaj na burtach. To nie jest rozlokowane tak jak San Vincent. Macie 4 pojedyncze wyrzutnie torpedowe. Dokładnie chodzi o to, że tu macie 2, a na kolejne 2 macie z drugiej strony. Więc jeżeli byście szukali tych oto okrętów, to torped. Ale posiadacie torpedy i to jest bardzo interesujące. 8-kilometrowe torpedy możecie sobie zawsze posłać w przeciwnika, kiedy będziecie w bliższej odległości. Oczywiście te kąty tych torped nie są rewelacyjne, ale są. I to jest najważniejsze, że 8 km można zrobić przeciwnikowi zawsze kuku. Atak lotniczy, moi drodzy, to 2 klucze atakujące.
za 70 punktów tutaj ocenione. Obrona przeciwlotnicza 68 nie należy do najlepszych, więc lepiej manewrowujcie lepiej niż prawda inni, dlatego że no niestety trzeba przyznać to, że obrona przeciwlotnicza na ruku troszkę kuleje. Manewrowość 33 węzły, czyli bardzo dobra. No jedna z lepszych takich prędkości, którą możecie uzyskać na pancerniku. Promień skrętu troszkę tutaj no dostał po tyłku, mówiąc delikatnie, 950, czas przestawienia 14. Kamuflaż 11 km, więc jest się za czym schować. Ale nie tylko tymi rzeczami, parametrami róg żyje, warto zerknąć, jakie ma wyposażenie i warto co tutaj do niego doładować. Oczywiście zestaw standardowy, 4 prawda, sloty przy modułach i ulepszeniach. Warto na drugim slocie, ja używam modyfikacji do ładowania silnika, jeżeli macie troszkę więcej węgla, on wtedy szybciej się przemieszcza i ten krążownik liniowy, pancernik, prawda, jest o wiele bardziej, że tak powiem, skuteczny, bardziej agresywny w graniu. Co może się też podobać, między innymi może i dlatego róg znalazł się tutaj w tym zestawieniu. Na trzecim slocie modyfikacja systemów celowniczych, chyba że bardzo, bardzo będą Wam uwierały obracające się wieże. Ogólnie róg nie należy do bardzo celnych okrętów, więc warto sobie to troszkę poprawić. No i modyfikacja systemu kontroli, bardzo polecana jako, tym bym powiedział, standard. Uzbrojenie macie podane tutaj u góry, ale warto dodać, że macie torpedy, które zadają łącznie 15 tysięcy uszkodzeń, jeżeli to wejdzie. Sprzęt eksploatacyjny to poza grupą naprawczą i oczywiście naprawką pięcioliczbową, pięciosztukową, bardzo polecaną. Mamy jeszcze oczywiście doładowanie silnika trwające 156 sekund i rozbicie, tak. No w sumie przyda się, dlatego że ta obrona przeciwlotnicza na tym okręcie nie była wcale rewelacyjna. Kapitan tutaj Patrick Turner, tak się nazywa, został zrobiony jako 21-punktowy dowódca, ale został zrobiony tutaj z furiantem po to, aby gdzieś ten pożar złapać i dzięki temu te przeładowania, prawda, jeszcze bardziej się nabijały. Tak też róg poleca się do rozegrania, no i jeżeli oczywiście macie jakiś dylemat nad tym, czy wziąć sobie Brytyjczyka, no to szczerze mówiąc, żeby wyleczyć ten dylemat, musicie dojść do róga, zagrać nim giereczkę i zastanowić się, czy Wam się tym dobrze grało. Ja osobiście powiem Wam, że zastanawiałem się tutaj w rankingu, kto będzie na trzecim miejscu, czy róg, czy Lion. Wiem, że jeżeli wybrałem Ruka, to będzie mniej śmiechu, bo jeżeli wybrałbym Liona, czyli francuskiego rozrzutnika, no to raczej wszyscy by zaraz wykpili, coś ty wybrał, przecież tym okrętem się strasznie gra. No właśnie niekoniecznie, ale jednak postanowiłem, że będę dzisiaj no taki bardziej, że tak powiem, elitarny. Także elitarny Ruk ląduje na trzecim miejscu, a teraz zapraszam na drugie miejsce i okręt, który, no sądzę, że Was nie za bardzo zaskoczy. Miejsce drugie, moi drodzy, to Prinz Heinrich, czyli książę Heinrich, nowy niemiecki pancernik, który według mnie bardzo w interesujący sposób, można powiedzieć troszkę w stylu z buta wjeżdżam, zajął miejsce na podium, wypychając na przykład Gneissa. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie jest o wiele lepszym potworem sekundarkowym. No i właśnie, tu jest troszkę dylemat, bo potworem sekundarkowym jest, ale co nieco dużo minusów ma. Jeżeli jesteście fanami sekundarek niemieckich, no to Heinrich na pewno Wam się spodoba. Jeżeli za to nie jesteście, to ten pancernik 7 tieru, krążownik liniowy 7 tieru, wzorowany właśnie na takich pancernikach jak do Schlieffena, ale też przede wszystkim troszkę pierwszowojennych, może się niekoniecznie spodobać. Ale jak to jest z nim? Zobaczmy tutaj. Moi drodzy, rozmieszczenie pancerza nie jest zbyt rewelacyjne, chociaż trzeba powiedzieć, że 270 i 200 robi tutaj wrażenie. Trzeba też dodać jedną ważną rzecz, jest to niemiecki pancernik. One mają te swoje magiczne kąty, to wszystko gdzieś się po prostu rykoszetuje. Jeżeli Wy chcecie celnie trafić w niemiecki pancernik, no to trzeba potem to sobie zapisywać w CV, że Wam weszło. Nie oszukujmy się, tak jest, tak też niemieckie pancerniki się polecają do puszowania. Jeszcze zobaczmy żywotność, 56300, troszkę mniej od Ruka. No i co najważniejsze, ten pancernik ma też obronę przeciwtorpedową 21%. Artyleria to 380, strzelające właśnie na co 30 sekund na 17,4 km.
obeki to 4,5 tysiąca, a przeciwpancerne tylko 10 tysięcy. No w porównaniu do tego, co miał Ruk, no to nie mamy tutaj do zaoferowania zbyt dużego kalibru, ale mamy za to sekundarkę, która nakręca się coraz bardziej, jeżeli my oczywiście zrobimy sobie pod to dowódcę, bo mamy 105 i 150 strzelające od minimum zasięgu 6 i 9, a można to zrobić prawie pod 10 km, więc naprawdę Heinrich jest tutaj potworem na siódmym tierze sekundarkowym. Do tego torpedy, dwie poczwórne wyrzutnie 10-kilometrowe, które pozwolą Wam grzecznie podziękować przeciwnikowi za to, że pojawił się na Waszej burcie i był na tyle uprzejmy, że łyknął 4 torpedy na przykład. Atak lotniczy, 2 klucze atakujące, obrona przeciwlotnicza, moi drodzy, jakaś jest, ale szału nie ma. Niemiecki pancernik raczej tutaj nie jest zbudowany po to, żeby bronić się przeciwlotniczo. On ma uciec, być w towarzystwie, a jeżeli nie jest w towarzystwie, to jednym słowem ma umrzeć, zatonąć w glorii i chwale i zatapiając najlepiej 5 wrogich przeciwników. Oczywiście żartuję sobie i parafrazuję, ale tutaj, moi drodzy, mniej więcej obrona przeciwlotnicza jest słaba, więc miejcie to pod uwagę. Manewrowość 29 węzłów, czyli dosyć wolny w porównaniu do Ruka. Promień skrętu 810 i czas przestawiania też szału nie ma, więc Heinrichem nie rozpędzicie się za bardzo. Ten kloc jest zbity i mimo tego, że nie wygląda zbytnio, że tak powiem, potężnie, to trzeba brać pod uwagę to, że naprawdę jest zbity. Kamuflaż 14,6 i raczej nie przygotowujcie się na to, że będziecie grali stajniaka, dlatego że tym pancernikiem nie bierze się żadnych modułów pod kamuflaż. Wyposażenie Heinricha musi tutaj zostać omówione, dlatego że ten okręt, no widzę, tutaj nawet jest kilka błędów zrobionych, bo ja osobiście robiłbym go tutaj pod przetrwanie modyfikacji uzbrojenia. Torpedy jednak byłyby drugą kategorią, modyfikacja systemu kontroli uszkodzeń, no tu mogłoby mieć sens, chociaż hydro też można brać, jest to fajna rzecz w przypadku jego, dlatego że mamy hydro. Modyfikacja systemów celowniczych, ten okręt rozrzuca, ale warto jednak inwestować w sekundarkę. Mimo wszystko zasięg ognia 20% robi swoje i dzięki temu już będziemy mieli, nawet zmienimy to sobie teraz, w tym momencie będziemy już mieli ten zasięg pocisków o wiele większy. Tutaj manewrowość można, chociaż o wiele bardziej, lepiej wziąć, nie wiem, kto robił ten okręt, na pewno nie ja, oczywiście żart. Modyfikacja systemu kontroli uszkodzeń o wiele lepiej będzie się sprawdzała, dlatego że pożary nas nie będą interesowały. Tutaj jeszcze można, tak jak mówię, zmienić na sondę hydroakustyczną. Torpedy, uzbrojenie, nalot mamy i mamy sondę hydroakustyczną. Wykrywanie okrętów na 5 kilometrze, torped 3,5, więc sporo to da. I mamy grupę ratunkową szybkiego reagowania, więc jest to grupa, która no bardzo szybko się przeładowuje, jest ich 4, jest limitowane, więc trzeba brać to pod uwagę. Warto naprawdę w przypadku Heinricha robić sobie dowódcę, który będzie naprawdę co nieco potrafił. Przede wszystkim na pewno warto wziąć no pożary, mogą się przydać, obrót wież może się przydać. No jeżeli chcemy grać pod sekundarkę, to tu i ewentualnie tutaj, jeżeli chcemy już go sobie wymasterować na samym starcie. Jeżeli nie, możemy brać eksperta w kamuflażu, adrenalinę, jeżeli chcecie, nie eksperta w kamuflażu, tylko tutaj albo walkę w zwarciu, albo ewentualnie eksperta przeciwdziałania pożarom, może być jedno i drugie, jeżeli lubicie takie zabawy. Jeżeli nie chcecie brać walki w zwarciu, przełączacie sobie wtedy te 4 punkty na dodatkową obronę przeciwtorpedową, albo na przykład, jeżeli macie taką ochotę, możecie sobie tutaj umieścić, prawda, w przypadku podwyższonej grupy naprawczo-ratunkowej i ten jeden punktik gdzieś tam jeszcze spożytkować. Więc tak mniej więcej by to wyglądało, tak mniej więcej ja polecam. Troszkę się złożyło, że nie miałem, że tak powiem, rozdanego dowódcy na Heinrichu, ale nie przeszkadzało to w rozdawaniu bezpośrednio i nawet w tworzeniu modułów. Heinrich poleca się, moi drodzy, dzięki temu ten zasięg sekundarki, jeżeli dołożycie jeszcze, zobaczcie, tutaj mamy już 7,9, 20% dodatkowe spowoduje, że będziemy mieli prawie 9,9, więc no tak, tak. To ma swój sens. Zresztą zrobimy to przy Was, żeby było jasne, że ja sobie nie lecę tutaj w kulki, proszę. Czyli maksymalna sekundarka strzela nam na 9,5 km. Dziękuję. Można jeszcze użyć flagi, więc też wiecie, co to oznacza.
Tyle, moi drodzy, ode mnie. Drugie miejsce zasłużone. Heinrich wygryzł Greisnała i według mnie wygryzł go zasłużenie. Mimo wszystko trzeba jednak dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Granie Heinrichem nie należy do łatwych. Często gracze pakują się do środka, pakują się gdzieś i potem narzekają, że nikim nie pomógł. Granie takim okrętem wymaga rozwagi, która połączona jest z logiką myślenia, czyli nie wchodzimy sami na rympał, bo zrobimy dużo, tylko wejdziemy razem i w kupie siła spowoduje, że no, my porobimy dużo, ale dzięki temu cały team albo na przykład kilka okrętów porobią, że tak powiem, my będziemy też eskortowani. Tak też z głową. Moi drodzy, granie Heinricha. Przejdźmy do najlepszego okrętu na siódmym tierze drzewkowego pancernika, który według mnie znalazł się tutaj w rankingu. Ktoś w komentarzach napisał, ja wiedziałem, że tak będzie. No to napisałby poprawnie, no bo, moi drodzy, Sinop na miejscu pierwszym. Ten radziecki pancernik, który no rzeczywiście nie ma nic wspólnego z byciem historycznym, jedynie poza powstaniem projektu, znajduje się na pierwszym miejscu pancerników drzewkowych według mnie na siódmym tierze. Dlaczego? Dlatego, że jest jednym słowem potworem. Nie ma chyba większego potwora jak Sinop na siódmym tierze. Jeżeli losuje was na siódemkach, szóstkach, czasami na ósemkach, to Sinopem pogracie bezproblemowo. Jeżeli macie tego pecha, że polosowało was kilka razy na dziewiątki, no to jeżeli macie Sinopa ogranego, to też pogracie. Ale no już troszkę będzie trudniej. No nie oszukujmy się, Sinopek jednak na dziewiątkach troszkę mniej się sprawdza. Ale co ten okręt takiego ma, że on po prostu morduje wszystkich w przedbiegach? No to już wam pokazuję. Na początku rozmieszczenie pancerza. No jeżeli można by było powiedzieć o tym, że mamy tutaj pancerz, no to spójrzcie dokładnie, mamy też pancerz tak zwanego rosyjskiego, radzieckiego lodołamacza. Troszkę na burcie, no tylko 300 mm, nie? No i dodatkowo na wieżach 400, więc ten pancerz jest ok. Ale coś takiego jest w tym okręcie, jeżeli dobrze się przyjrzycie, że on ma tutaj tak fajnie porozmieszczany ten pancerz i on tak nie zbiera. Ale to jest bardzo logiczne. Tu wystarczy schować pancerz, obejrzeć okręt z daleka i zobaczyć sobie, ile jest nadbudówek. Ten okręt nie jest po prostu niczym obarczony na pokładzie. On jest czysto pancerną, pływającą, że tak powiem, patelnią z dwoma niedużymi wieżami nadbudówek, kominem i trzema wieżami przeciwpancernymi, które z pociskami, które wymierzą i wycelują was i was zlikwidują. Jak pamiętacie, jak wyglądał na przykład Heinrich, jak wyglądał Ruk, jak wyglądał, no nie wiem, na przykład Gneisenau albo Colorado, te okręty są zabudowane. Ten nie ma nic. On podpływa i was niszczy i to jest przede wszystkim wielka zaleta Sinopa. Ale przejdźmy sobie dalej, bo żywotność to 65 tysięcy, czyli w porównaniu do tutaj naszych kolegów, na przykład Ruka, albo na przykład naszego kolegi Heinricha, no to kolega Sinop posiada o 10 tysięcy więcej punktów wytrzymałości. Przypadek? No, już coś jest na rzeczy. No ale obrona przeciwtorpedowa 16%, moi drodzy. Tutaj torpedami troszkę więcej zbierzecie. Artyleria. 3 potrójne wieże 406. To największy dzisiaj omawiany kaliber, nie oszukujmy się. No i dodatkowo strzelający co 33 sekundy, ale pewnie dowódcę zrobimy sobie tak, żeby jak najszybciej przeładowywał. Zasięg maksymalny nie za duży, bo 17,4, więc musimy podejść. To jedyna wada tego pancernika. No i dodatkowo pociski zadają 5800 obekami i 12500 przeciwpancernymi i mają dosyć płaską trajektorię lotu, więc idealnie wszystko wchodzi w burtę. Moi drodzy, niemiecki radziecki pancernik poleca się do likwidowania innych przeciwników, którzy wejdą mu pod lufy. Jeżeli ktoś jeszcze zastanawiałby się, no to mamy też sekundarkę, ale ten okręt nie jest stworzony pod sekundarkę, on se po prostu ma tą sekundarką co nieco strzelać. Macie też atak lotniczy, dwa klucze atakujące, torped nie macie, obrona przeciwlotnicza jakaś tam jest, ale spójrzcie dobrze, na tym okręcie nie trzeba za bardzo co likwidować, bo tutaj nic praw poza wieżami nie ma. Manewrowość 28 węzłów, tutaj prędkość nie jest mocnym mankamentem Sinopa, do tego promień skrętu 960 metrów i czas przestawienia steru to 12 sekund. Kamuflaż 13, jeżeli będziecie mieli taki kaprys, żeby zrobić go pod kamuflaż, no to znikniecie troszeczkę i dzięki temu
Dzięki temu będziecie mogli na przykład odetchnąć na moment, no dzięki temu naprawić się, poczekać na rozwój sytuacji czasami. Co ten okręt takiego ma jeszcze w sobie, że jest oczywiście taki ciekawy, taki potężny, bym nawet powiedział. Wszelkie tutaj moduły warto robić, moi drodzy, pod ewentualne przetrwanie. Tutaj nie ma się co zastanawiać, robimy po to, żeby był celny i jak najdłużej ustał. Spójrzcie, że uzbrojenie też nie ma żadnych tam torped. Sprzęt eksploatacyjny, macie limitowaną grupę naprawczą szybkiego reagowania, macie grupę naprawczą i macie też myśliwiec bez możliwości zmiany. No może to i dobrze, bo ten okręt by był za OP, gdyby miał tutaj zamiast myśliwca na przykład myśliwiec zwiadowczy, czyli jeszcze 20% zasięgu by nam się tutaj zwiększyło. I tak naprawdę to jest tyle tego prostego okrętu. Tym okrętem podchodzicie, zabijacie, i płyniecie dalej, i dalej zabijacie, i jeżeli dowódcę nad dowódcą się zastanawiacie, jak go zrobić, to ja zrobiłem tak i wystarcza. Więc tyle w temacie Sinopa. Jeżeli chcielibyście sobie nim pograć i zastanawiacie się, ale zaraz, przecież on wygląda troszkę tak byle jak i ten, ale nieważne jak się wygląda, ważne jakie są wyniki. Te pociski przeciwpancerne mają to do siebie, że one przebijają wszystko, po prostu nawet niemiecki pancerz. Więc jeżeli ktoś przebija niemiecki pancerz, to jest to Sinop. I nawet uwierzcie mi, przebijecie pancerz na 8 tierze i to będzie was bardzo cieszyło, a czasami nawet, często nawet na 9. Więc też was będzie cieszyć. Okej. Tyle, moi drodzy, o okrętach drzewkowych. Mam nadzieję, że jak na razie spodobało wam się. Przejdźmy teraz do okrętów premium. Tam sądzę, że będzie ciekawie. Przed wami trzy najlepsze pancerniki 7 tieru premium. I jesteśmy z powrotem, moi drodzy, miejsce trzecie. Pancerniki premium 7 tieru w grze World of Warships według mojej opinii to Nelson. Jeżeli ktoś by powiedział, ale czemu, no przecież to żelazko jest takie straszne pod względem wyglądu i coś tam, no mniejsza o to, ten okręt, mimo wszystko, że mi też na początku grało się nim nie za dobrze, a jeszcze teraz dodajmy, wyszedł Rodney, no to tym bardziej trzeba się pochylić ku tematowi, no to Nelson, moi drodzy, na pewno pod względem tego, że jest to okręt historyczny, ale też i posiada swoje zalety. Przejdźmy do tego, co on takiego fajnego posiada i dlaczego w tym zestawieniu Brytyjczycy dostają już drugiego swojego reprezentanta. Po kolei. Rozmieszczenie pancerza wcale nie jest szałowe. Bardzo dużo będziemy zbierali na dziób i na wieżę i to jest nasze główne zadanie, dlatego że pas pancerny i reszta po prostu fantastycznie zbiera. Naszą zaletą oczywiście będzie to, że mamy super naprawkę, ale nie o tym teraz mowa. 59 punktów tysięcy żywotności. To, moi drodzy, wartość, która jest dosyć dobra, podchodzi pod 60 tysięcy, czyli już tak, no, fajnie można by było powiedzieć, troszkę tych hapsów mamy. Artyleria to 3 potrójne wieże umieszczone na dziobie 406, czyli konkretny kaliber strzelające na 18,2 km co 30 sekund, odłamkowo burząco zadające 6900, podpalające cel na 48%, a przeciwpancernie 12 tysięcy, więc to są naprawdę duże wartości i trzeba brać to pod uwagę, jeżeli chcielibyście sobie strzelać Nelsonem, bądź macie taki kaprys, żeby na przykład przepłynąć mu burtą przed dziobem. No to może się skończyć wycieczką do portu. Oczywiście okręt posiada też baterię dodatkowo, ale nie będziemy się tutaj na tym skupiać, dlatego że on jest od głównej artylerii. Atak lotniczy pozwalający dwukrotnie zbombardować nieprzyjazne nam podwodniaki. Obrona przeciwlotnicza wcale nie jest jakaś taka szałowa, ale jest. Tak też można powiedzieć, że idealnym pod względem odpędzania latających samolotów ten okręt nie jest. Warto tutaj współpracować. Manewrowość, moi drodzy, to 25 węzłów, więc jesteśmy dosyć wolni. Promień skrętu 750 dosyć potrafimy kręcić, ale przestawia nam się ster dosyć długo. Zasięg wykrywalności z wody to 13,4 i jeżeli tutaj nie robiliśmy dowódcy pod kamuflaż, no to najprawdopodobniej nie zniknie nam to ani, moi drodzy, o kilometr. Przejdźmy sobie teraz dalej co do właśnie wyposażenia. Moi drodzy, wyposażenie tego okrętu i same moduły ulepszenia, tutaj nie ma za bardzo co zmieniać, dlatego że tutaj
tak naprawdę robimy wszystko pod przetrwanie, pod pełen survi, troszkę podobnie jak Sinopa wcześniej. Tak samo, uzbrojenie jest dosyć skromne, no bo my mamy strzelać i zabijać i mordować. Nie mamy za dużo rzeczy, bo mamy prostą robotę. Zatopić każdego przeciwnika, który podejdzie nam w zasięg i najlepiej zrobić to szybko. Mamy bardzo dobre, wyspecjalizowane grupy naprawcze, przywraca nam to dużo i warto się na tym skupić, bo można tutaj dowódcę, tak jak widzicie, nie dość, że jeszcze zrobić pod kamuflaż, to można na przykład jeszcze tutaj ekspert napraw doraźnych umieścić mu na przykład podstawy przeżywalności, pożary, skupić się na tym, aby nasz dowódca jak najwięcej tutaj osiągnął, prawda, z tego, żeby przywracał sobie, moi drodzy, punktów żywotności, więc warto brać Nelsona pod uwagę, jeżeli chcielibyście sobie rozegrać jakąś dobrą bitwę na siódmym tierze pancernikiem, ten okręt na pewno poleca się. Teraz jeszcze wszedł niedawno Rudne i to taka ciekawostka, tylko akurat w tym odcinku, on troszeczkę różni się parametrami, być może nagram wam o tym jakiś materiał, ale konkretnie teraz, no jest drugi okręt żelazkowy w grze, więc mamy i Rudneya i Nelsona. Ale teraz pora na miejsce drugie, moi drodzy, w zestawieniu właśnie najlepszych pancerników premium na tierze siódmym. Miejsce drugie to Renault 44 i to nie jest żart, moi drodzy. Drugi brytyjski okręt według mojej opinii zasługuje na to, żeby znaleźć się na podium. Nie dlatego, że uwielbiam Brytyjczyki, nie dlatego, że uważam, że te okręty są jakieś super OP, po prostu na tym tierze, na wśród tych siódemek, które widzicie, Renault 44 i według mnie Nelson są naprawdę okrętami dosyć wybitnymi. Ktoś by powiedział, ale zaraz, jest jeszcze Ashitaka, jest Hyuga, jest Florida. No tak, no, ale te okręty według mnie, podkreślam to, troszeczkę odstają. Renault M44 miałem naprawdę epickie bitwy, super mi się grało, były to super pusze i przede wszystkim bardzo dobre wspomnienia, dlatego Renault 44 ląduje na drugim miejscu i już wam opisuję, dlaczego ten okręt tu wylądował. Rozmieszczenie pancerza wcale nie jest rewelacyjne. Bym powiedział, że przypomina nam to, co rozmawialiśmy sobie przy ruku, więc troszeczkę trzeba uważać, ale mamy, tak jak widzicie, też nadbudówki, które będą też zbierać. No, jednym słowem, pilnujemy się, dlatego że możemy ostro dostać. Żywotność to 55 tysięcy, więc nie jest rewelacyjna. Warto brać to pod uwagę, bo rzeczywiście możemy sporo zerwać tutaj właśnie od przeciwników i no szybko spłynąć, ale przecież mamy swoje inne zalety, m.in. artylerię strzelającą co 25 sekund, 3 podwójne wieże 381 na zasięg prawie 17 km bez 100 metrów i dodatkowo obekami strzelające 5300, a przeciwpancernymi 11. No ktoś by powiedział, no przecież to nie są szałowe wartości, ale samo przeładowanie i celność okrętu powoduje, że bardzo przyjemnie Renaultem się gra, więc dlatego on wylądował tutaj w stawce. Dodatkowo 8 wyrzutni pojedynczych torpedowych umieszczonych na burcie, pozwalających właśnie wyrzucić torpedy, moi drodzy, jeżeli mielibyście taki oto kaprys. Tak też wyrzutnie torpedowe polecają się do tego, aby je umieścić w przeciwnika, tak jak było to, moi drodzy, między innymi też przy ruku. Przejdźmy też dalej, atak lotniczy jest. I na tym skończymy temat. Obrona przeciwlotnicza, no troszkę lepiej mi się wydaje niż u innych okrętów, ale też nie ma tutaj jakiejś szałowej wartości. Okręt ma czym zbierać, więc trzeba uważać. Manewrowość 31 węzłów, tutaj już dobra prędkość. Ten okręt nie będzie się tak bardzo wlókł. Promień skrętu 840, czas przestawienia steru 14 sekund, więc prędkość o wiele większa na przykład niż na Nelsonie, ale my tutaj jesteśmy tym, można powiedzieć, krążownikiem liniowym, pancernikiem, ale takim zaczepnym. Zasięg wykrywalności z wody 11 km i na tym nam bardzo zależy, żeby to pozostało na niskim poziomie. Wyposażenie, moi drodzy, no oczywiście robimy go pod takiego, no furianta chyba brytyjskiego, bardziej można by było powiedzieć, bo on ma wejść, jak najwięcej zadać obrażeń i wyjść i jeszcze przetrwać i się naprawić. Mamy do dyspozycji, tak jak widzicie, sporą gamę tutaj modułów ulepszeń. Ja wybrałem takie. Uważam, że można jeszcze ewentualnie doładowanie silnika sobie wydłużyć.
to miałoby ręce i nogi w przypadku Renaulta 44. Tak jak widzicie, torpedy jako dodatkowe uzbrojenie, sprzęt eksploatacyjny. Tutaj można, tak jak widzicie, używać sondy, ale jeżeli ktoś, komuś przeszkadzają te latające muchy, czytaj samoloty, no to spokojnie mógłby sobie użyć obrony przeciwlotniczej. Ja używam sondy, dlatego że jednak no, torpedy mogą bardziej zaboleć, tak mi się wydaje, prawda, z jakiegoś podwodniaka, bądź, nie wiem, dedeka, który gdzieś wyskoczy, rzuci, a ja o tym nie wiedziałem. Dlatego jest sonda. I jeszcze dowódca, bo na pewno chcielibyście zobaczyć, jak on jest zrobiony. Tutaj nie jest zrobiony pod furianta, chociaż można by było się tutaj, prawda, pofatygować, ale jest zrobiony też z czujnością, która chociaż w tym wypadku, powiem wam, że nie jest zbytnio sensowna, bo jest hydro wzięte, no i trzeba jeszcze ewentualnie podstawy, prawda, przeżywalności zlikwidować. Wtedy dostaniemy tu 4 punkty na furianta i 1 punkt na ewentualnie specjalistę sprzętu doraźnego. No, jednym słowem, opcje do zamieniania dowódcy tutaj na Renault są, więc warto by było brać to pod uwagę. Okręt poleca się i jednym słowem, bardzo przyjemnie mi się dotychczas nim grało, bardzo dobrze go wspominam, to są takie agresywne giereczki, to nie jest stanie w miejscu, to nie jest walka na sekundarkę, to nie jest walka, prawda, snajperska, tylko coś się dzieje, tak, a tego czasami w grze po prostu chcemy, żeby gdzieś wejść, podejść pancernikiem, strzelić z bliższej odległości, może nawet i wyrwać, ale wyrwać na tyle, żeby przetrwać, naprawić się, wrócić i powtórzyć przeciwnikowi albo kolejnemu. I to jest właśnie zaleta gra Renaultem, dlatego on tutaj wylądował w stawce. I teraz przed wami, moi drodzy, miejsce pierwsze wśród pancerników 7 tieru premium w grze World of Warships. Zapraszam serdecznie, bo sądzę, że może to być małe zaskoczenie na przykład tego, co wybrałem. Scharnhorst 44 zajmuje złoty medal. Pierwsze miejsce, moi drodzy, Scharnhorst 44, czyli można powiedzieć poprawiona wersja pancernika, który już był wcześniej w grze, który rzeczywiście no, był rewelacyjny, był fajny, ale gdzieś od pewnego czasu zaczął zanikać i chyba, no właśnie, twórcy gry stwierdzili, że warto dodać mu poprawki i wypuścić dzięki temu nowy okręt, który stał się, ja osobiście uważam, potworem. Jeżeli wśród Niemców mamy też Gneisnaua, mamy też Alhenricha, mamy Henricha normalnego, no to Scharnhorst 43 jest potworem, który spokojnie może z palcem w tyłku, mówiąc nawet brutalnie, mierzyć się z ósemkami, bo ten okręt do tego się nadaje. Przejdźmy do tego, co on takiego posiada i dlaczego ten potwór niemiecki sekundarkowy na tym tierze, no rzeczywiście odstaje troszeczkę. Po kolei. Rozmieszczenie pancerza, moi drodzy, jak u Niemców, troszeczkę tego mamy pancerza i jest tutaj co odbijać, ale też jest troszeczkę tych nadbudówek, więc jest co się palić, musicie brać to pod uwagę, ale też pamiętajcie, że niemieckie pancerniki mają tą zaletę, że magicznie odbijają pociski, rykoszetują, więc będziecie mieli możliwość, no jednym słowem, przyjmowania dużej ilości pocisków, które nic wam nie będą robić. Żywotność to 56 tysięcy, czyli totalnie w środku stawki, nie odskakuje za bardzo ani w jedną, ani w drugą stronę. Obrona przeciwtorpedowa 22%. Artyleria to 3 potrójne 283, więc kaliber najmniejszy w stawce. Bym powiedział nawet, że prawie krążownikowy, no ale... No właśnie, ten kaliber mimo wszystko dalej jest, że tak powiem, urywający tyłek. Dlaczego? Dlatego, że strzelamy co 23 sekundy, no i oczywiście możemy strzelać jeszcze częściej, dlatego, że przecież możemy mieć adrenalinę. Strzelamy na zasięg 19 km, zadajemy co prawda 3200 obekami i 7600 przeciwpancernymi, ale strzelamy co 23 sekundy, więc tak naprawdę w przeliczeniu na minutę my strzelimy 3 razy, a przeciwnik 2, no tam około minutę, tak? Więc jeżeli dobrze trafimy, no to my go poślemy na dno. Sekundarka to 105, 150 w różnej konfiguracji, wiesz, tak jak widzicie na burtach, więc jest tutaj naprawdę wesoło i zasięg z Lutyensem tutaj wynosi 9,5 km i sądzę, że chyba to jest maks, jaki możemy osiągnąć. Atak lotniczy
to dwa klucze atakujące. Zapomniałbym, że mamy też torpedy, dwie potrójne wyrzutnie 6-kilometrowe, więc jeżeli przeciwnik za bardzo będzie przytulał się do naszej rufy, bo no dobra, burty, no to może dostać, tak jak widzicie, torpedy właśnie 6-kilometrowe, które przytulą się do niego i grzecznie podziękują mu za udział w bitwie. Ale przechodząc też dalej, obrona przeciwlotnicza to działka przeciwlotnicze, które mają bardzo małą pulę. 56 punktów, moi drodzy, więc jeżeli chcecie, aby niemiecki pancernik był skuteczny w walce, nie rajdujcie solo, kiedy męczy was lotniskowiec, bo możecie sporo zebrać. No i przede wszystkim dlatego, że wasza manewrowość też nie należy do rewelacyjnych. Mimo tego, że prędkość to 31 węzłów, to promień skrętu i przestawienie steru to 800 metrów, więc taki totalny średniak, bym powiedział, i przez to możecie zebrać troszkę torped. Kamuflaż, moi drodzy, 15 km, ale kto by się przejmował kamuflażem na niemieckim pancerniku? Przecież my mamy podejść, mordować, bić sekundarką wszystkim, co mamy, w razie co torpedami gryźć. Okręt zrobiony jest pod sekundarkę i no właśnie tak mi się wydaje, że to jest chyba najlepsze wyjście, w jaki sposób można zrobić. Jeżeli jeszcze uważacie, że za bardzo wam pada ta sekundarka, bo ja tutaj zrobiłem po to, aby zachować torpedy, prawda, tą modyfikację uzbrojenia głównego i główne wieże, no to możecie sobie wziąć przeżywalność baterii dodatkowych i przeciwlotniczych. Ja tego nie brałem. Na drugim slocie możecie ewentualnie wziąć doładowanie silnika, czyli wydłużenie doładowania silnika. Tu już nie poszedłem tak głęboko, że tak powiem, dlatego że uważam, że mimo wszystko temu pancernikowi przyda się jakakolwiek opcja naprawy. Jeżeli w przypadku Brytyjczyków braliśmy coś tam do naprawy, a doładowanie silnika, no to Niemiec, moi drodzy, raz, że lubi się palić, dwa, że osobiście uważam, że te pożary jednak lubią Niemców i te takie full agresywne wejście może skończyć się tym, że zanim dopłynę do przeciwnika, to już będę kubką popiołu. Oczywiście sekundarka po to, żeby mieć zasięg i modyfikacja systemu kontroli uszkodzeń, żeby oczywiście dłużej przetrwać. I jeszcze tutaj, moi drodzy, sprzęt eksploatacyjny. Macie doładowanie silnika z prędkością maksymalną do 15%, więc naprawdę przyda to się, kiedy chcecie zrobić konkretnego pusha. No i myśliwiec po to, żeby ewentualnie odgonić troszkę latające nad wami samoloty przeciwnika i ewentualnie może wam coś tam pospotować. To też się oczywiście do tego przydaje. I dowódca, no to tu jest Lutyens zrobiony na full pod sekundarkę, bo Lutyens się do tego nadaje. Czyli szybszy obrót wież, podpalanie, prawda, dwa razy sekundareczka. Tutaj nie jest wzięty, tutaj nie jest wzięta walka w zwarciu, dlatego że ja nie biorę u Lutyensa walki w zwarciu, dlatego że zdarzało się dużo razy właśnie dostać po tyłku i tak stwierdziłem, że te pożary, te naprawki troszkę się bardziej przydadzą, jeżeli jesteście fanami właśnie sekundarki walki na wzwarciu, to Lutyens i prawda Scharnhorst polecają się na full zestawieniu. Jeżeli chcielibyście ewentualnie Scharnhorsta robić od podstaw, to te pierwsze cztery, że tak powiem, po lewej stronie, jeszcze raz wam pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery w ten sposób, bądź raz, dwa, trzy, cztery. Kamuflażu nie leżemy na tym okręcie, nie przydaje się. Na pierwszym miejscu Scharnhorst, moi drodzy, czy to zaskoczenie? No, oczywiście Scharnhorst 43, bo w grze mamy też Scharnhorsta troszkę wysłużonego. U mnie bardzo dużo punktów na nim, bo bardzo dużo grane było. Ten był troszkę mniej grany, ale jest naprawdę sympatyczny i warto wiedzieć, że mamy takiego potwora wśród premek. No i warto wiedzieć, jakiego mamy potwora wśród okrętów drzewkowych, żebyście tam nie zapomnieli o tym, co dzisiaj nagrywaliśmy. Polecam się na przyszłość, moi drodzy, przed nami jeszcze dedeki siódmego tieru, potem będziemy przechodzili wyżej. No i przede wszystkim mam nadzieję, że seria podoba się i że wracacie do niej z wielką chęcią. Dajcie znać, które według was okręty są najlepsze i którymi wam się najlepiej gra i jak bardzo ja się pomyliłem. Pozdrawiam serdecznie, Ubers Ray, kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!